piosence. Ja nie znam ciebie, a ty mnie, że jesteś, czuję całym sercem, tylko po prostu nie wiem gdzie. Spójrz, tam się bije krew na ścieżce. Oj, jaka to ciężka praca! Ale ciężka praca! To męcząca! Oj, jaka ciężka praca! Mamo! Już wcześniej zrealizowaliśmy spektakl pod tytułem Biesłan, pęknięte miasto i to była historia o napadzie czeczeńskich bojowników na szkołę w Biesłanie. Czy dużo osób pracowało na sukces z przedstawieniem? No tak, no, w spektaklu brało udział 11 osób. Plus jeszcze oświetleniowiec, akustyk, fotograf, cała masa ludzi. To jest sytuacja, w której my jesteśmy na scenie, ale tak naprawdę wiele ludzi pracuje poza sceną. I czy spodziewali się Państwo sukcesu, czy wiedzieliście, jak przyjmie tą publiczność? Bardzo nam zależało na tym, żeby spektakl poruszył i żeby historia, prawdziwa historia poruszała, żeby publiczność doświadczyła czegoś takiego, że to jest osoba, która mieszka za ścianą, i jej historia może poruszać. To jest dla nas najważniejsze. Dzień dobry, my z zaproszeniem na piknik po sąsiedzku. Przyjdzie pani Cesiu, można przynieść coś do jedzenia albo coś na wymianę, bo będzie kącik wymiany drobiazgów, będzie kino plenerowe, będzie można sobie coś oglądnąć wieczorem z sąsiadami. To co, przyjdzie pani? Dzień dobry pani Cesiu, my dzisiaj z kamerą, tak jak zapowiadałyśmy, film po sąsiedzku. Będziemy nagrywać, może by pani opowiedziała coś, nie wiem jak to było kiedyś, jak jest dzisiaj na wieczora, jak to się zmieniło między sąsiadami, no i może jaka jest recepta na dobrego sąsiada? To jak będzie pani na premierze filmu, prawda? No nie może pani nie być. Dzień dobry pani Cesiu. Chcieliśmy zaprosić na spektakl. Ale nie trzeba nigdzie wychodzić, bo spektakl będzie tutaj, na podwórku. Wystarczy otworzyć okno i będzie wszystko słychać i widać. To co, będzie pani? Kolędnicy! Cicha noc, święta noc, pokój niech się ludziom wszedł. Wakacje przeprowadzaliśmy wywiady z panią Czesławą, a próby zaczęliśmy tak pod koniec września, no więc takie 2 miesiące pełne. Myśmy ją wymyślili właściwie niemalże rok temu, właśnie po Nowym Roku, po świętach, bo panią Cesię już jakiś czas znaliśmy. I jakie to uczucie występować w roli kogoś, kto siedzi na widowni? Powiem szczerze, że jak pani Czesława na koniec przy ukłonach wstała, to ja się bardzo wzruszyłam. I naprawdę bardzo się wzruszałam, chociaż nie przypuszczałam, że się mogę, aż tak mnie to może dotknąć. Jegiera, młotka, pilka, szklanka, w nocy na lot, dzień, łapanka. Jegiera, młotka, pilka, szklanka, uciekajmy po czas. Jegiera, młotka, żandar, młoda, trafi, nie wadzi się woda, bo tu się zjadzi tamten, albo jak już nie Siekiera, młotka, piłka, deska, ta ulica, skali, szeska. Siekiera, młotka i dwie deski, już jesteśmy na skali szeski. Ci ludzie, co dzisiaj występowali, jestem z nimi w kontakcie od 3 lat. To nie jest tak, że oni po prostu ten temat cały rok zbierali, bo coś było nie tak, a musieli coś skreślić, a musieli coś dodać, wie pan. No wie pan, łzy poszły, no bo to są wspomnienia mojego życia. Ja się tu wprowadziłam na wieczora w 50. latach. A to, co do tyłu, to ja to wszystko przeżyłam. Wejście Rusków, wyjście Niemców, całą okupację i wiele, wiele innych. No. Samo życie. Płakałam.
płakałam, tak, bo wie pan, to się wspomina albo dobrze, albo źle, bo są różne życiowe sprawy, że wie pan, nie da się przejść tak obojętne. No tak, jestem już wiekowa, bo mam po 80 i coś i trochu, także no popłakałam się jednym słowem, no bo cóż mogę panu powiedzieć. Jest. Wydarzenie przedstawione spektaklu trafnie opisywały te prawdziwe? Tak, prawdziwe. Przeżycie moje, moje życie. Tam nie ma nic, żeby było coś dodane. No może melodie, piosenki, bo piosenki wtedy były zupełnie inne. Bardzo mi się, naprawdę mi się bardzo podobał. I mojemu wnukowi też, który jest mały, ale bardzo mu się podobał. Czy spodziewała się pani, że to będzie taka historia właśnie prawdziwej osoby, czy tylko myślała? To znaczy, no tak myślałam, że to coś takiego może być, prawda? I czy kojarzyło to się pani z nim, z młodością, z dawnymi czasami, właśnie ten spektakl, czy nie do końca? Mnie? Jak najbardziej, jasne. Ja jestem rodowitą krakowianką, więc co prawda tutaj mieszkam od 20 paru lat, 26 chyba, na Wietora, bo moje miejsca zamieszkania były inne. Najpierw na Długiej, czyli samo centrum, potem naprzeciwko, z drugiej strony Wisły na Podwawelskim, a teraz tu, ale po prostu wszystkie te okolice doskonale znam. Stadion Garbarnia nieistniejący, Ludwinowską ulicę ze starymi budynkami, także bardzo, bardzo dobrze to znam, więc... I te wszystkie wydarzenia, które się działy w spektaklu. No, z racji mojego wieku to są aktualne. Tak, bardzo ładnie to było zrobione. Bardzo, bardzo ładnie. Podobało mi się. No byłam zadowolona. Bardzo mi się podobał, naprawdę. Byłam pod dużym wrażeniem. W zasadzie przyszłam tutaj tak spontanicznie i się... Nie do końca wiedziałam jeszcze tak naprawdę, na co przychodzę, bo poznałam krótko historię, o czym ma być chwilę przed spektaklem i naprawdę byłam pod dużym wrażeniem, byłam bardzo wzruszona i bardzo zachwycona. I wielkie gratulacje. Pierwszy raz generalnie spotykałam się z tą fundacją, z takim spektaklem, ale naprawdę bardzo mam pozytywne wrażenie. Uważa pani, że to oryginalny pomysł? Bardzo, naprawdę bardzo oryginalny. Naprawdę świetna historia i jako widz mogłam się bardzo wzruszyć, więc myślę, że naprawdę pani Ciesia też musiała się bardzo wzruszyć jako osoba, o której ta historia jest.